Jaka jest twoja rola jako kapitana? Czym się różnisz od pozostałych jurorów? Niczym. Nie, różnię się tylko tym, że mam swoje miejsce na środku, powiedzmy, tej ściany. Jak jestem niegrzeczna, to mnie nie mogą przesadzić, bo tak czasami przerzucają tych naszych, powiedzmy, jurorów. A ja cały czas w środku siedzę, ale tak naprawdę mam oczywiście jeden głos, tak samo jak inni jurorzy. Tylko bardziej może czasami współprowadzę z Igorem całą tę naszą ekipę, pomagam mu trochę się tutaj zorientować po tej stronie naszej ściany. Czasami jestem w poczekalni, jestem takim tutaj pływam pomiędzy nimi, staram się integrować wzajemnie. No i oczywiście moja rola jako kapitana wchodzi przede wszystkim w znaki w momencie, kiedy jest jakiś już tam remis poważny, to w tym momencie mogłabym mieć taki przywilej do zdecydowania, o którym uczestnik pójdzie dalej, więc ale to się jeszcze nie wydarzyło.